Taką emeryturę otrzymuje osoba, która pracowała i opłacała składki przez 40 lat. Każdy, kto opłaca składki od 40 lat, otrzymuje teraz emeryturę w wysokości 1370 euro miesięcznie. Niektórzy niemieccy politycy uważają, że to skandalicznie mała kwota, zwłaszcza że emeryci we wschodnich krajach związkowych otrzymują jeszcze mniej. Różnice między emeryturami na wschodzie i zachodzie Niemiec są nadal znaczące. Pod koniec 2021 roku osoby z długoletnim stażem pracy otrzymywały na zachodzie średnio 1423 euro, a w Nowych Landach tylko 1255 euro. Według danych Federalnego Ministerstwa Pracy, emerytury osób długotrwale ubezpieczonych były najwyższe w kraju Sary, gdzie wynoszą średnio 1488 euro, następnie w Nadrenii Północnej Westfalii 1482 euro i w Hamburgu 1458 euro. Najniższe były w Turyngii 1226 euro miesięcznie, Saksonii-Anhalt 1237 euro i Saksonii 1242 euro. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą? Subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.